Panie trenerze, wypoczęty, wyspany, zrelaksowany przed dzisiejszym meczem? No nie do końca. Jeszcze w tyle głowy mam, że to jest taka nasza szansa na ten awans, i którą chcielibyśmy już dzisiaj przypieczętować. Gdzieś tam mamy jeszcze możliwość, że rozstrzygnąć to możemy w Czarnym Borze, ale nie dopuszczam myśli. Chcemy tu przed tą publicznością, która nas wspaniale zaskoczyła pozytywnie w Mieroszowie, stworzyła wspaniałą atmosferę, no a my odwdzięczyliśmy się im, wygrywając mecz na szczycie. Także chcielibyśmy tu dzisiaj już dopiąć ten awans, który myślę nam się chyba należy i zasłużyliśmy sobie na niego. Z kim to dzisiaj zagramy? Sudety Dzieciorowice, też jakaś czołówka naszej ligi. No ale mówię, no my gramy już kolejny mecz pod presją, czyli chyba chłopacy już są przyzwyczajeni. Dobrze, że troszeczkę zeszło jednak trochę te napięcie i myślę, że będzie dobrze, ale boję się tego meczu, bo też nie wiem, jak Dzieciorowice podejdą do niego. I no my musimy, a oni mogą, czyli oni będą na większym luzie. Ale no nie dopuszczam do siebie tej myśli, żebyśmy mogli dzisiaj tu nie wygrać. I dla tej, naprawdę jeszcze raz podkreślę, dla tej wspaniałej publiczności, to co się zdarzyło w Mieroszowie, to przeszło moje w ogóle oczekiwania, moje zawodników, i z góry od razu dziękuję kibicom. No i myślę, że jeżeli byłaby ta okręgówka, a myślę, że będzie, jeżeli będzie tak wszystko działo się tak, jak było to w Mieroszowie, to tylko wygrywać. Dla nich na pewno. Co do chłopców, cały skład mamy? Kogoś nie brakuje? Nie mamy całego składu. Nie ma Pelego, nie ma Zakartki, Lecha. No trzech, czterech, ale ja cały czas twierdzę, że ja mam duże zaplecze wśród juniorów. Ja wziąłem dzisiaj chyba pięciu. Nie boję się tam tych żółtych kartek, nie boję się niczego. Mam wyrównany skład, mam 20 osób, których na każdego mogę wstawić. No. Też wiadomo, że dyspozycja dnia się liczy. No zobaczymy dzisiaj. Myślę, że chłopacy sobie sami zdają sprawę, że to dla nich jest historyczny moment na ten czas. W szatni coś było, kilka słów na temat tej pogody dzisiejszej? No było. Musimy jakoś ten mecz rozłożyć siły w tym meczu, żeby od razu nie rzucić się, jak to my gramy. Po prostu jakoś te siły jakoś rozłożyć na całe spotkanie. No zobaczymy. No ja myślę, jeżeli by udało nam się, tak jak z Głuszycą, rozpocząć dobrze mecz i później go kontrolować tylko, to będzie fajnie. A jeżeli będzie ciężko i nerwowo, no to boję się, że chłopacy mogą się spiąć. Ale wierzę, że umiejętności indywidualne i też w ogóle forma zawodników jest na takim poziomie, że o wynik jestem spokojny. Patrząc na tą murawę, dobrze przygotowana. No dobrze, mogłaby być troszeczkę bardziej zaszona, ale no... No nie możemy mieć wszystkiego. No, płyta jest i tak chyba jedna z najlepszych tutaj w tej klasie wałbrzyskiej, także tylko grać. No. Jest taki stres przed tym meczem, no bo zrobiliśmy już tyle do tego awansu i został ten mały kroczek, no ale który trzeba jednak zrobić i zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że będzie dobrze. Panie trenerze, ten dzisiejszy mecz dla was jest bardzo ważny? Nie, my mamy już utrzymanie pewne, mamy piąte miejsce. Ważne jest dzisiaj dla przeciwników, no bo oni już wygrywają, dzisiaj mają awans do Ligi Okręgowej. A my przyjechaliśmy po prostu rozegrać mecz w bardzo osłabionym składzie, no bo nie ma pięciu podstawowych zawodników. Juniorzy skończyli, wziąłem dzisiaj dodatkowo dwóch juniorów jeszcze, no. Trzeba popróbować, no muszą się ogrywać przez rok, dwa, może za dwa lata. My będziemy walczyć o okręgówkę, jak się ograją, nie? No, na razie to przyjechaliśmy po prostu rozegrać mecz i żeby nie dać się ośmieszyć, no, żeby nie było jakiegoś wielkiego, wysokiej porażki, nie? A tak to... W tabeli zajmujecie niezłą pozycję. Piąte miejsce, no. No i tak najprawdopodobniej zostanie. Została jeszcze jedna kolejka z ostatni z boksmetem Piskorzu u siebie, to... Może powinien... Ciężko jest pozyskanie jakichś zawodników? Znaczy się ciężko jest pozyskać zawodników. No, bo każdy z zawodników szuka jakiś grosz, jakieś pieniędzy. Gdzieś tam dają w jakichś drużynach, czy tak w Mieroszowie, jak słyszałem, czy w innych drużynach dają 5 dych na przykład, czy za przejazd wracają, no to tam jakiś chłopaków ściągają. No, u nas nie ma pieniędzy, u nas każdy gra... No znaczy się pieniądze są, bo sprzęt mamy elegancki, wszystko mamy, na dojazd mamy, na sędziów mamy, tylko nie mamy, żeby płacić zawodnikom. No. Nie sprowadzić jednemu zawodnikowi się nie będzie płacić, a pozostali jak, nie? To trochę nie tak, nie wygląda. No. Tutaj dzisiaj wypróbujecie troszkę tą murawę, to stadion został zmodernizowany, jak pan tutaj widzi. No nieźle to wygląda. Tak, tej drużynie się należy awans. Sądzę, że po obiekcie całym i szatnie, i jedno boisko, rezerwowe boisko, należy im się awans i życzę im z całego serca.
wielkim wyzwaniem powitajmy Orzeł Lubawka, Sudety, Dzieć Morowice. Sudety, Dzieć Morowice z numerem pierwszym, w bramce Marcin Pyra z numerem drugim, Sebastian Homa z numerem piątym, Kasper Łęczycki z numerem 14, Adam Solówka z numerem trzecim, Szymon Kobus z numerem 15, Kasper Szpindler z numerem 9, Emil Bartnikowski z numerem 6, Krzysztof Śmieszek z numerem 7, Michał Wądołowski z numerem 8, Sebastian Skrzypiec i kapitan drużyny z numerem 18, Marcin Otwinowski oraz na ławce rezerwowych Piotr Osiecki, trenerem drużyny. Sudety Dzieci Morowice jest pan Wiesław Kosowski, a kierownikiem pan Czesław Banik. Serdecznie witamy gości z Dzieci Morowic na dzisiejszym spotkaniu. Nie, 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 skład Miejskiego Klubu Sportowego, który desygnował trener Tomasz Mełszyński na dzisiejsze spotkanie z numerem 73 w bramce Mateusz Czerwiński, z numerem 20 Piotr Gleb, z numerem 8 Eryk Gucwa, z numerem 4 Radosław Lidwin, z numerem 15 Norbert Maciulewicz, z numerem 17 Michał Majerski, z numerem 10 Michał Mełszyński, z numerem 7 Krzysztof Musiał, z numerem 5 Kasper Różański, z numerem 13 Krystian Dama i z numerem 14 Mateusz Kruczek oraz na ławce rezerwowych Artur Pogwist, Kamil Mróz, Łukasz Wincza, Arkadiusz Walczak, Mateusz Jarosiński oraz Dominik Krzeszowiak. Yeah!
Co za sytuacja? Drodzy Państwo, koniec spotkania Orzeł Lubawka 6, Sudety Smorowice 1. Oficjalna informacja, Orzeł Lubawka tym samym zostaje mistrzem klasy A sezonu 2016-2017 i w przyszłym sezonie zaprezentuje się w lidze okręgowej Okręgu Wałbrzyskiego. Zaczęliśmy dwoma porażkami, a kończymy na pierwszym miejscu w tabeli klasy A sezonu 2016-2017. Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy byli z nami. Zapewniali znakomitą frekwencję zarówno na Stadionie Miejskim w Lubawce, jeszcze na starej płycie, na nowej płycie, jak i na wyjazdach. Duża satysfakcja, dużo osób powątpiło w ten awans, ale od początku mówiłem, no jest, tą drużynę było stać, no troszeczkę dużo sprzyjających okoliczności, no i nasza fajna gra, no, nikt mi nie powie, że nie gramy widowiskowo, strzelamy strasznie dużo bramek. O dziwo traciliśmy w pierwszej rundzie, ale to jest tylko spowodowane tym, że zaczęliśmy grać czterema w linii. Teraz w tej rundzie straciliśmy tylko chyba 9, ta będzie 10. Także gratulacje dla chłopaków, dziękujemy publiczności. No super, no dla mnie no drugi awans, no ale to pierwszy w seniorach, także, ale jak ja mówię, myślę, że jeszcze to jest nie koniec, bo stać tą drużynę dużo, dużo więcej. Z kim rozmawiam, to każdy mówi, obiekt wspaniały, szatnie przygotowane, dobrze, to wszystko tak jakoś tutaj, wszystko dopięte na ostatni guzik i należało wam się ta klasa okręgowa. Oczywiście, ja tak jak jechałem sobie do Mieroszowa, wiadomo, był strach tego meczu, bo z całym szacunkiem podchodzę do każdej drużyny, Mieroszów też ma dosyć fajną drużynę, ale oni mają tylko trzech z Mieroszowa. A my jedziemy z pełnym autobusem kibiców, jeszcze dużo aut i jedziemy swoimi chłopakami. Dzisiaj wpuściłem juniorów i nie było widać różnicy. No, chłopacy strzelają bramki, pracowałem z nimi 3 lata i no, ja jestem mega dumny. No. Chciałem to zadedykować mojej córeczce.